Agresja u dorosłych dzieci alkoholików. Ja, zdrowiejąc, odkryłam, że bardzo często mam dużo agresji. Miałam oczywiście dużo takich sytuacji, kiedy przytomniałam, i ktoś mi na przykład skomentował moje zachowanie. I miałam wtedy taki moment, że docierało do mnie, co ja właśnie robię. Agresja różni się od innych rzeczy tym, że agresja jest nakierowana. Że to jest celowe działanie w celu skrzywdzenia kogoś. Um, tu mi się przypomniało, jak byłam małym dzieckiem, że jak chodziłam tam po zajęciach do szkoły, to chodziłam później na jakąś świetlicę. I na przykład jedną z głupich zabaw, które ja wtedy robiłam, to chodziłam i komuś robiłam na przykład pokrzywkę, czyli tak odpowiednio wykręcałam dłońmi rękę komuś i skórę, tak żeby zadać mu ból. I byłam za każdym razem zdziwiona, że nikt tego nie przyjmuje ochoczej z radością. I ja, jak na to spojrzę, do tej pory to pamiętając, to tylko pokazuje, że po prostu ja musiałam tej agresji doświadczać w domu. I dla mnie agresja była czymś normalnym, co dawałam innym na zewnątrz, bo myślałam, że to jest właściwe zachowanie. I ja byłam wtedy naprawdę, nie wiem, dziewięciolatką, nie wiem, ośmiolatką, jakoś tak. I, i dopiero teraz, patrząc na to z dystansu, z, te, z tych x lat, od kiedy to minęło, to rzeczywiście widzę, jakie miałam braki po prostu w, w, w w relacjach z rodzicami, jakieś braki w uświadamianiu mnie w tym, jak się funkcjonuje. Yy, I nawet może dobrze, że takie rzeczy się po prostu wydarzyły, że chodziłam na takie świetlice, bo wtedy miałam okazję się skonfrontować z pewnymi rzeczami. Ale pamiętam, że ja z tej świetlicy wbrew pozorom to ja wyniosłam, zero... yy, wyniosłam kilka takich historii, które do tej pory są we mnie obecne, które przez wiele lat pokutywały mi jako coś, że ja coś źle zrobiłam. Lub jakiś nadmiernie jakiś komentarz dziecka zinterpretowałam przeciwko sobie i to później mi ciążyło przez wiele, wiele lat. I to tylko pokazuje, jak, jak nie miałam w ogóle żadnego systemu odporności wyrobionego poprzez jakieś tam wychowanie. No i w takim stylu wkroczyłam w dorastanie, i dorastanie chyba było najgorszym okresem. Ja, ja zawsze współczuję wszystkim nastolatkom i nawet czytając jakieś psychologiczne pisma czy artykuły, zawsze czytam, że, że to jest jedno z cięższych okresów w życiu, bo, bo to, wtedy jest po prostu taki nawał emocji, taka szereg zależności między nastolatkami a tym, jak to inny widzi. O, to po prostu jest taka ogromna presja rówieśników, że to jest po prostu czasami przerażające, jak się patrzy z boku. Ja też tego doznałam. Też dzięki temu właśnie nauczyłam się palić, tak jak mówiłam, kiedyś, zdradziłam siebie, bo Myślałam, że inaczej nie umiem złapać znajomych yy, czy kontaktu z innymi muszę właśnie się nauczyć palić, chociaż mi to strasznie nie pasowało, nie chciałam tego robić, ale się w końcu nauczyłam. Się tak konsekwentnie nauczyłam, że 10 lat to robiłam później. Najgłupsza rzecz, jaką, jedna z najgłupszych rzeczy, jaką pewnie w życiu zrobiłam. Yy, I przez to, że tak nie miałam jakiegoś systemu wartości, nie miałam jakiegoś systemu odporności wypracowanego, czyli nie umiałam obserwować, zarządzać tymi swoimi emocjami, nazywać tego co się ze mną dzieje, co inni mi robią. Nie miałam żadnych zbudowanych granic ani świadomości tego gdzie są moje granice. Wchodziłam w te relacje, i, i jak cokolwiek się działo, to często, gęsto pierw miałam taką postawę, że y, nic nie mówię, chociaż ktoś mi sprawia ból, krzywdę, lub y, jest nadużycie na moją osobę. Ja to akceptuję, wkurzam się, zaciskam zęby, bo przecież nie wolno wypowiedzieć się, co się czuję, bo tak mnie w domu nauczono. Trzeba to wszystko tolerować, bo przecież trzeba nastawić drugi policzek, bo przecież inny człowiek jest ważniejszy niż ja, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Albo co ludzie powiedzą, o, to jest ulubiony mechanizm, który funkcjonuje mojej matki rodzinie, po prostu taki ładny kaganiec. I to wszystko powodowało, że ja po prostu to spychałam do środka. A jak się spycha jakiekolwiek emocje, czyli się ich nie przeżywa do końca, nie umówi się o nich, nie, 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 nie wyraża się ich, to niestety to po pewnym czasie to się tak kumuluje, że wchodzi się po prostu na agresję. Bo ciężar jaki jest ogromny z tego niewyrażenia, z tego nieprzerobienia, to powoduje, że no musi ten gwizdek tak jak w czujniku, po prostu albo będzie gwizdał, albo w końcu wyskoczy, bo on nie da rady po prostu. I tak samo u mnie było, że przejawiało to się różnymi agresywnymi zachowaniami, na które jak spojrzę teraz, to sama siebie nie poznaję. Ale to tak jest, bo agresja jest bardzo nieobliczalnym uczuciem, taką emocją, stanem, i jest bardzo trudna do kontrolowania, bo to już jest naprawdę, chyba jeszcze wyżej, to jest furia. Ale to jest przerażające, ponieważ no to jest ukierunkowane działanie, żeby kogoś zniszczyć, zrobić mu przykrość, krzywdę. I, i, I to była jedna z rzeczy, którą rzeczywiście chciałam się pozbyć, bo ja tego nie chciałam robić nikomu. Bo to była właśnie taka przeciwność drugiej mojej strony natury, czyli taka przyjacielskość, otwartość, chęć pomocy innym. A tutaj miałam taki ogrom sytuacji i powodowania właśnie y, też tymi toksycznymi znajomymi, którzy nadużywali alkoholu i przemocy. Yy, I właśnie yy, często po prostu spychałam te emocje i później odczuwałam agresję, I oni mi jeszcze mówili, że jestem agresywna, to ja się jeszcze gorzej czułam, że jestem agresywna, jeszcze bardziej sobie dowalałam i jeszcze bardziej im miałam ochotę dowalić, ale nie mogłam, bo przecież jak już powiedzieli, że jestem agresywna, to już nie mogę być agresywna. I się robiła takie błędne koło, do, które do niczego dobrego nie prowadziła, a jeszcze bardziej mnie frustrowało i wkurzało. I też wtedy prowadziło to do tego, że się bardziej od nich izolowałam, bo już po prostu czułam, że jestem zasklepiona. Nie jestem w stanie z tego błędnego koła wyjść, bo byłam już po prostu tak zaszufladkowana, że czułam się źle za to, że czuję agresję, a nie mogłam jej wyrazić, bo czułam, ją, czułam agresję. Oni mi też tego nie dawali. No. W związku z tym, jak poszłam na terapię. To te półtora roku zajęło mi właśnie przerobienie tej całej wściekłości, w całej agresji, tych całych negatywnych emocji, które po prostu tak się napęczniały przez tę ilość tych sytuacji niewyrażonych, nieprzeżytych, że dlatego cieszyłam się, że w końcu to się skończyło po tym półtora roku, choć myślałam, że to nigdy nie nastąpi i się bardzo stresowałam, wkurzałam. I miałam ogromną pretensję ja znowu, ale z których wyrażałam tym razem, no, mówiąc właśnie, że, że już mam serdecznie tego dosyć, bo że też się boję, że to mnie po prostu pochłonie. Ale na szczęście właśnie trzeba było trwać, trwać, trwać i w końcu pojawiło się to światełko, w końcu te wszystkie, że te takie negatywne rzeczy spadły ze mnie. I w ten sposób ta agresja odpadła jakoś i zniwelowała się. To nie znaczy, że nie mogę odczuwać agresji, mogę odczuwać, tylko już nie dopuszczam do tego, żeby doszła agresja, już zatrzymuje się na wściekłości i staram się ją bardziej tak konstruktywny sposób wyrazić. Czasami mi to wychodzi lepiej, czasami rzeczywiście jeszcze trzeba nad czymś popracować, no ale jak ja. Mam takie podejście, że jak czuję, że coś zrobiłam nie tak, to zaczynam się zastanawiać, dlaczego tak zrobiłam, co u mnie wyzwoliło, to co się nauczyłam na terapii, to co dostawałam, szereg pytań za każdym razem, jak coś czułam, i dlaczego tak zrobiłam, skąd ten mechanizm. To sobie po prostu teraz tak samo robię, zadaję. I w ten sposób odkrywam, czy ja mam jeszcze jakoś coś, żal z jakiejś przeszłości nieprzerobionej, stąd ta agresja, czy ja mam jakieś oczekiwanie, które nie zostało spełnione i stąd ta agresja. I ja tak w końcu zazwyczaj sobie rozpracowuję, jak sobie uświadomię, że to najczęściej chodzi o to, co ja tam w środku sobie nagrałam, stworzyłam, wyobraziłam lub dopowiedziałam to ta moja agresja, ta moja wściekłość zaczyna się ulatniać. Czasami rzeczywiście jeszcze potrzebuję doby czy dwie, bo, bo ciężko mi pewne sytuacje odpuścić, że nie mam nad nimi kontroli. Bo bardzo mi na, na przykład na czymś zależy i wtedy to jeszcze trudniej jest zrobić. No ale daję sobie po prostu większy ilość czasu, większą ilość przestrzeni na to, żeby to po prostu wyeliminować, przeżyć i w ten sposób e, zamienić to na jakoś bardziej konstruktywne działanie, nie, nie nacelowane, żeby zniszczyć kogoś, tylko żeby jednak coś mieć dobrego z tego i ja, żebym miała i żeby też ta druga strona, żeby nie było tak, że zaraz po prostu spalę mosty, bo też to, kiedyś miałam taką tendencję, jak cokolwiek ktoś zrobił źle, nie tak po mojemu, to paliłam mosty i kolejny znajomy, kolejny znajomy. No w końcu ludzie na planecie się skończą przy takiej ilości palenia mostów. No to zastanówcie się, jak i kiedy mm, czujecie agresję. Co u was taką największą agresję wyzwala? Czy to dane zachowanie u kogoś, czy dana sytuacja nie wiąże się z jakimś schematem z przeszłości? <grytanie> no na pewno się wiąże. Tylko my czasami nie widzimy bezpośrednio tej zależności, ale to bardzo często jest tak, że to wszystko się już gdzieś tam wydarzyło. I po prostu te sytuacje, które na bieżąco mamy, my cały czas przyrównujemy do tamtej sytuacji i nie możemy z tego wyjść. Ale spokojnie, agresja jest do pokonania, i później bardzo często się okazuje, że te osoby agresywne, pamiętam też taką sytuację z terapii, czy tam z mityngu, po mityngu jeden kolega, już nawet nie pamiętam, o czym była rozmowa. Ale powiedział mi, że on to zawsze ma takie poczucie, że jak widzi osobę agresywną, to bardzo trzeba ją przytulić do siebie, tak się nią zaopiekować, bo ona po prostu dużo miłości po potrzebuje. Ja pamiętam, tak patrzyłam na niego, tak z jednej strony wkurzona. Bo trafił punkt. Z drugiej strony, tak, nie, nie potrzebuję. <noise> tak odpychając, że nie, a z drugiej strony, właśnie to było takie śmieszne, bo, bo ja musiałam z tym zostać po prostu kilka dni i, i rzeczywiście, jak zostałam, to rzeczywiście stwierdziłam, że ma rację, że to jest jakaś myśl. Że ja po prostu nie jestem w stanie tego przyjąć, i jeszcze później miałam taką sytuację, że koleżanka na terapii miała w swoim przedszkolu bardzo agresywne dziecko. I pani psycholog poradziła, żeby to dziecko bardzo mocno przytulała. I ona w ciągu miesiąca zrobiła y, taką przemianę w tym dziecku, że była jego ukochaną panią w przedszkolu. On nie mógł przeżyć tego, że ona zmienia pracę. Był agresywny, ale już do innych, a ją po prostu uwielbiał, codziennie się do niej przytulał, bo jemu tego brakowało. I ja też to zrozumiałam, jak ona mi to opowiadała tam właśnie na terapii, że ja po prostu miałam takie braki miłości, że stąd ta agresja była, bo moja matka była bardzo ziębła zawsze. Nie okazywała mi żadnych uczuć. a ja pamiętam, że wielokrotnie, jak byłam dzieckiem, na nią czekałam. Ona zawsze miała ważniejsze sprawy, czyli najważniejsza zawsze była dla niej kariera, a potem reszta, i myślała, że, że to się reszta ułoży sama, jak będzie kariera, a to tak w życiu nie działa. Jeśli chcemy wszystko, to musimy na każdym froncie pracować albo zastanowić się, co jest dla nas najważniejsze, i wtedy inne tematy troszeczkę odpuścić. Zatem jak czujecie agresję, nie przyjmujcie się. Agresja jest po prostu dla Was informacją zwrotną, że coś się u Was dzieje. Zastanówcie się, skąd te schematy z przeszłości na pewno są powiązane. Odkryjcie to, zapiszcie to. Ja tak w sposób y, działam, funkcjonuję, że zapisuję dużo rzeczy. Nawet w telefonie możecie znaleźć aplikacje z jakiejś pamiętniczki, y, z, na jakieś specjalne kody, których wtedy nikt nie przeczyta. Wy będziecie mieli tam dostęp, pisali te swoje prywatne przemyślenia i będziecie czuli się bezpiecznie, że nikt wam tego nie przeczyta. Na przykład i w ten sposób możecie, możecie się aktywnie obserwować i konfrontować z swoją rzeczywistością i mieć materiał czy na przerobienie na terapii, czy na przerobienie na mityngach, czy warsztatach krokowych.